do nas na ostatnią chwilę, bo tuż przed programem już się niepokoiliśmy, że nie będziemy dzisiaj mieć gościa. Pan Władysław Czepczyk, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I proszę oglądać nas dzisiaj bardzo uważnie, bo przypadek pana Władysława jest niesamowity i jak się okazuje, samoleczenie metodą BSM pomaga nawet w tak trudnych przypadkach, więc oglądajcie. I ona napisała tak. Piszę do pana, ponieważ zastanawiam się, dlaczego pan nie napisał w książce, że Sofia Loren stosuje metodę BSM. Będąc we Włoszech w latach 95-97, oglądałem w telewizji włoskiej program, w którym Sofia Loren opowiadała o tej metodzie leczenia i o tym, jak stosują wśród dzieci chorych nieuleczalnie w Somalii. Uważam, że gdyby pan mógł skonfrontować z panią Sofią Loren swoje poglądy, potwierdziłoby się, że ona zna i stosuje metodę BSM. Tak więc trzeba by się zastanawiać, no, dziwne to się wydaje, że Sofia Loren nie propaguje tej metody tutaj w Europie, prawda? Ale proszę państwa, jeżeli sobie uzmysłowimy zasady tej metody, przecież jeszcze ich państwo nie wszyscy znacie, że nie można na przykład brać leku przy tej metodzie, bo można sobie zaszkodzić. Wtedy zrozumiemy, że ta metoda wbije w interes największego biznesu na świecie praktycznie, w przemysł farmaceutyczny. I bez wątpienia są obawy Sofii Loren, że zniknie z rynku reklamowego, jeżeli zacznie propagować tę metodę. My jesteśmy w telewizji ITV, która utrzymuje się z telefonów i SMS-ów, które do państwa wysyłacie. I dlatego możemy tę metodę spokojnie opowiadać. Telewizja nas wzięła, bo nie ma tutaj żadnych reklam, jak państwo zauważyliście. To jest rzeczywiście telewizja publiczna, to możemy się sami wypowiadać. I bardzo dlatego państwa proszę, żebyście państwo zadawali pytania, bo jest też bardzo dużo zastrzeżeń. Co do nas z... A to Jatne jest. Taka mała wieś, 35 km od Warszawy. Panie Władysławie, zaraz przejdziemy do pana przypadku, bo właśnie mamy teraz już pierwsze połączenie, także halo, słuchamy. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę przyciszyć. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Moja mama ma 75 lat. 75, tak? Od 32 lat nie ma pęcherzyka żółciowego, a proszę ściszyć swój telewizor. A teraz ma stwierdzone w przewodzie kamienie. Ma po prostu zapchany cały przewód ten żółciowy. Jak nie ma pęcherzyka? I ma przepuklinę jeszcze przełykową. Jak to można leczyć? No może powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo jak nie ma pęcherzyka żółciowego, to kamienie powinno być. Ale może z nerek zeszły, nie wiem. Tutaj przy dużej wielkości kamieni nie można stosować tej metody. Myślę to od pół centymetra wzwyż, dlatego że kamienie się zaczepują i mogą porozrywać przewody. Dlatego raczej tu bym się wstrzymywał przy zaleceniu, żeby mama stosowała tę metodę. Trzeba rozpuścić te kamienie. Są różnego rodzaju ludowe sposoby, na przykład pije się oliwę z oliwek, z cytryną, z sokiem z cytryny wyciśniętym. To jest 50 gram kieliszka na czczo rano, gdzieś tak przez miesiąc czasu. I podobno kamienie się rozpuszczają. I dopiero można stosować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Przechodzimy do naszego gościa, panie Władysławie. 30 km od Warszawy. Jest to pana miejscowość? Około 30 kilometrów. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan się po raz pierwszy zetknął z samoleczeniem metodą BSM i w jakich okolicznościach? Praktycznie to tą broszurkę kupiłem, zobaczyłem tą broszurkę i kupiłem ją, bo tak w związku z tym swoim sercem. Tak, ona jeszcze tą starą, jeszcze bez płyty była wtedy. Tak, tak, to jeszcze dawno tak kupiłem. Tak, przeczytałem to, ale tak trochę sceptycznie do tego podszedłem i odłożyłem ją po prostu ad acta. A natomiast kiedy zobaczyłem w telewizji ten nasz program, że to takie wyniki daje, no zaryzykowałem i od stycznia nie biorę żadnych leków. Czuję się wyśmienicie. Nie choruję, nie przeziębiam się, a jeżeli jest katar, to dosłownie naprawdę, on trwa jeden dzień katar. Jasne, ale to od stycznia, a nie tydzień. To dopiero czwarty miesiąc się kończy, ale to wcześniej pan miał takie kłopoty, że łatwo się pan przeziębiał? Ja tak. Ale panie Władysławie, bo to troszeczkę potwierdza pan, że tak powiem, niemalże regułę.
bo wszyscy nasi dotychczasowi goście, co z panem Piotrem stwierdzamy tutaj, biorąc udział w tym programie, kupują tą książeczkę, dowiadują się o metodzie i można powiedzieć, odstawiają ją na półkę. Tak było. Tak było też z panem, tak? Czyli absolutnie. Przejrzałem, przeczytałem, tak. Za proste, za łatwe, za szybko pewnie. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Po prostu. I zaczyna się nie przykładać tych dłoni do głowy. Myślę, że warto o tym powiedzieć, panie Piotrze, bo to już kolejny przypadek. I dopiero program, to co też pan Piotr dzisiaj powiedział, dzięki właśnie telewizji ITV, że możemy pokazać twarze nie tylko pana, ale osób, które się wyleczyły, ale wielu innych osób, które swoim głosem mówią, to działa, bo to działa. Pan to mówi, działa, działa, absolutnie działa. Spowodowało, że sięgnęli wszyscy po tą książeczkę, żeby ją nawet ściągnąć czasami z półki. I te osoby, które oglądają telewizję, mają olbrzymie szczęście, bo mogą się przekonać, że faktycznie ta metoda działa i skutkuje. Ja przypomnę, że tą metodą leczymy choroby nieuleczalne do tej pory. Nie tylko takie zwykłe schorzenia, powiedzmy sobie grypę, prawda, anginę, czy też na przykład cukrzycę leczymy, prawda? Mimo, że ktoś bierze insulinę, może się wyleczyć z cukrzycy. Jeżeli ktoś jest na przykład skazany na operację, to były osoby zastawek serca. Nie ma operacji zastawek. Jeżeli ktoś jest chory na chorobę krążenia, prawda? Stosuje metodę BSM, znika ta choroba. Ten człowiek się czuje dobrze. No pan jest w tym przypadku pozawalny. Pan Władysław miałem. Już pokazuje tak na siebie. I zastawki serce. Miałem, bo mam... jakie schorzenie? Tak, co się panu prawdopodobnie tak po tych badaniach wszystkich miałem wydolność serca 60%. Czyli to jest kiepsko. Prawie połowa. To jest prawie połowa. I lekarz powiedział, że absolutnie nie wrócę do pracy. Ja tu uparty byłem, wróciłem do pracy, ledwie łaziłem, to fakt. Ale pomału dochodziłem do siebie, ale przy tym garść lekarstw brałem. A te lekarstwa, no wiadomo, że oddziaływują także na nerki, na wątrobę. Tak jest. Prawda? Nawet na umysł, powiedziałbym. Bo człowiek chodzi zamulony taki trochę. Znieczulony. No to jest ingerencja w naturę. Tak. W naturę i kiedy rzuciłem te wszystkie leki, zaryzykowałem, bo mówię, no najwyżej, jakby to się źle czuł, to wezmę leki. Tak. I zacząłem stosować to. Najpierw tą jedynkę, tylko jedynkę stosowałem, a później i piątkę. Może pan pokaże. Tą jedynkę po prostu tu taki dołek. Tak, wymierza pan. Tak. Nie, tak po prostu o. I tutaj jak są te kciuki, tu o. Tak, bo to są sposoby wymierzania opisane w książce. To najlepsze, ale zresztą jak już się ma wprawę, to nawet tego wymierzenia nie trzeba, bo tutaj wyczuwa się pod dłonią odpowiednie te linie, które tam są na głowie, prawda? Na kości, w kościach, powiedzmy, co się zrastają. A piątkę znowu to w ten sposób. Na narządy wewnętrzne. To na narządy wewnętrzne, na przeziębienie. Na katar. Na katar. Żona na przykład, no, 2 dni temu bardzo źle się czuła. Ja mówię, no to stosuj tą metodę. No ona wzięła, 2 dni postosowała i dzisiaj już się dobrze czuje. Jest nieprawdopodobne, ale tak naprawdę jest. Panie Władysławie, ale właśnie, bo tak pan powiedział, że przykładałem sobie jedynkę, tak już próbowałem i tak dalej. Czy pan coś wtedy czuł? Bo to też jest informacja i bardzo dużo widzów nas pyta o to. Przy piątce powiem szczerze, bo miałem piasek w nerkach i on się ruszył. Miałem bóle, a nie przerywałem. Zaryzykowałem po prostu, bo gdyby były kamienie, to może by była jakaś tragedia, ale tak ten piach zszedł po prostu. On zszedł z bólami. Miałem bóle. Czułem, jak to idzie po prostu. Panie Władysławie, przerwę panu na momencik, bo mamy kolejne połączenie. Bardzo ciekawie pan opowiada i na pewno zaraz wrócimy do tej rozmowy. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pytać. Ja chciałam zadać pytanie do pana Piotra. Czy ta metoda może również podziałać przy podwyższonym stężeniu kreatyniny we krwi? Oczywiście, przy schorzeniu nerek. Oczywiście, że tak. To jest pozycja pierwsza i piąta. Narządy wewnętrzne i piąta pozycja, i pierwsza pozycja krążenie krwi, krew sama. Więc dwie pozycje ma pani do stosowania. Pozycję piątą i pierwszą. Pierwsza i piąta. A przy nadciśnieniu? No pierwsza pozycja. Też. Pierwsza pozycja. To jest z tym, że przy nadciśnieniu, tak jak zawsze przy różnego rodzaju chorobach, stosujemy, że tak powiem, ile wlezie, trzymanie tych dłoni, prawda? Natomiast przy nadciśnieniu trzeba stosować uważnie, nie rzucać się od razu na tą metodę. Raz, 2 razy dziennie na początku,
żeby naczynia krwionośne się poszerzyły, oczyściły, żeby krew mogła swobodnie płynąć. Bo jeżeli będziemy bardzo często trzymali, to krew zmuszana do prawidłowego przebiegu nie będzie mogła płynąć dobrze. I rozumiem. Ciśnienie się może wzrosnąć. Rozumiem. I to jest opisane, te pozycje są dokładnie w tej broszurce. Są świetnie napisane. Książeczka kosztuje 14 zł, żaden to jest wydatek. I do niej jest dodana płytka, przyczepiona płytka. I księgarni aktualnie można dostać, rozumiem? Tak, i ta książeczka jest teraz z płytką. 70 minut filmu, wiele osób mówi o swoich wyleczeniach. Również są pokazane pozycje ułożeń dłoni na głowie. Rozumiem. A czy spotkał się pan z takim przypadkiem? Proszę? Na przykład właśnie ten poziom kreatyniny się obniżył. To pani sobie sprawdzi za jakieś 2 tygodnie. Rozumiem. Powinno być dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Organizm się oczyszcza, dąży do równowagi wewnętrznej, usuwane są wszelkie zakłócenia, tak jak państwo słyszeli tutaj w tym przypadku, piasek na przykład. No niestety bywa tak, że czasami również jakieś substancje, które kiedyś się dostały w truciznach i wtedy może być problem, bo często trucizny się kumulują w organizmie, możemy odczuwać jakieś bóle. Jeżeli są bardzo duże bóle, no to oczywiście nie będziemy stosowali tej metody. Ale te osoby stosujące tę metodę czują się świetnie, są coraz bardziej silni, układ krążenia się wzmacnia, tak jak u tego pana w przypadku po zawale, gdzie był bardzo osłabiony. Pan się pytał, czy coś się czuje. Czuje się po prostu człowiek silniejszy. Osoby mające problem z ciśnieniem, z układem krążenia, oni się czują silniejsi po prostu. Ale mi chodziło bardziej, panie Piotrze, że o to, że wiele osób mówi, albo czuję mrowienie w dłoniach. To, co pan zaczął właśnie i przerwaliśmy z tym piaskiem, że się ruszył, ale też czasami metodą prób i błędów tą dłoń... Jest, w głowie czuje się, powiedzmy takie... Trudno to określić, to uczucie, jakie to jest. To jest takie ciepło, nieciepło, ale ja na przykład, kiedy przekazałem koleżankom tą metodę, to ona z początku też sceptycznie bardzo podchodziły do tego, bo brały lekarstwa, ale później przestały brać, bo kuracja się skończyła. Ja mówię, a spróbujcie teraz to. A on mówi, jak ja trzymam, to tu mi gorąco jest. Tak, no tak. To tu mi zaczyna być gorąco. Ja mówię, no to znaczy, że to działa. Coś się dzieje. Że coś się dzieje. Ale... Ja mówię, bardzo dobrze. Ja mówię, to trzymaj tak. No to zaczęły trzymać. Sąsiad, na przykład to żona znowu zdopingowała go, bo ma astmę i żylaki ma. I te żylaki od wielu lat mu się nie goją. I one zaczęły mu się goić. One zaczęły mu się goić, ale on niedługo trzyma. No ile? No ze 3 tygodnie dopiero. Ale pękły te żylaki? Nie pękły mu, ale zaczyna mu się goić. To jest... On się dziwi. Jednocześnie stosował lekarstwa na tę astmę. A żona mówi, no słuchaj, albo lekarstwa, albo to. Bardzo jak dobrze. Chcesz. Bo inaczej sobie zaszkodzisz tylko. No i rzucił te lekarstwa, ale mówi tak, jak się wyleczy z tej astmy, to mi zabiorą drugą grupę inwalidzką. I gdzie ja pójdę do roboty? Jest pewien problem. Ma dylemat. Ale nie jeden by chciał mieć taki... lepiej zdrowym i... Nie jeden by chciał mieć taki dylemat, tak? Ale panie Władysławie, wróćmy jeszcze do pana przypadku, bo tutaj coś pan Piotr już zdradził. Czy pan faktycznie miał zawał serca? Ja miałem zawał, tu mam dowody na to, z sobą przyniosłem. Myślę, że będziemy wierzyć na słowo i trzeba. Nie, no mam wszystko, opis tutaj, zresztą jest opisane tutaj. Do profesora jeszcze zwraca się tutaj, żeby zrobić. Tu karta informacyjna ze szpitala jest. Zawał ściany dolnej, o, tutaj jest. Tak samo. Tutaj mam, o, właśnie, tu gdzieś pokazuje 40%. Co to znaczy w trzeciej dobie leczenia powrót własnego oddechu? To znaczy, że pan... A bo ja byłem, śmierć kliniczną miałem. Czyli rozległy jakiś zawał, tak, już poważny. Cała przednia, dolna część, no bo jeśli 40% tylko mam, utraty wydolności serca, zresztą tutaj piszę. Nie, ja tu też czytam, bo tu w trzeciej dobie leczenia powrót własnego oddechu, poprawa stanu ogólnego. Tak. W ramach diagnostyki wykonano echo serca, które wykazało akinezę ściany dolnej przegrody, obniżenie do 48% frakcji wyrzutowej. To brzmi, jeżeli... To prawie 50%. Tak wtedy jest. Było, a później się troszeczkę poprawiło i tutaj jest, to już jest opis po tej takim izotopowym badaniu, wie tak, pan? Tak.
takim izotopowym badaniu, to jest opis tutaj i pan widzi tam 40%. Wygląda bardzo poważnie, drodzy państwo, tak, wszędzie są faktycznie pieczątki i proszę mi powiedzieć, to był rozległy zawał serca, śmierć kliniczna. No rozległy. I teraz po takim przeżyciach pan się nie obawia stosować samoleczenia metodą BSM? Znaczy, proszę pana. Tak zadaję pytanie osobie, która przeszła sam, mnie tak. Właśnie tu byłem wysłany do profesora, żeby zrobić nie bypass, a cewnikowanie serca i tego. Zapytałem się w związku z tym, że miałem już 61 lat. Te żyły nie są już takie elastyczne jak u młodego człowieka. Ja mówię, a jaką gwarancję dajecie mi, że mi żyła nie pęknie? No jak pęknie, to zrobimy bypass. A czy zdążycie? Jaka jest szansa? No to różnie może być. No to ja mówię, to ja mogę pożyć jeszcze sobie 5 lat spokojnie. I mówię, ja nie zrobię bypassów. No i jak państwo widzą, no jestem w pełnej formie. I nie obawiam się stosować samoleczenia metodą BSM. To znaczy jest tak, pan był bardzo osłabiony, bo pan przeszedł ten zawał, brał te leki. Osłabiony to bardzo. Prawda, nie, ale nie mógł pan wykonywać pracy fizycznej i po stosowaniu tej metody pan jest zupełnie innym człowiekiem. Pan teraz sobie działkę kopie, nie ma żadnych dolegliwości. Gdzie tam, tak jakby to wszystko gdzieś się rozpłynęło. Jeszcze raz powtarzam, organizm się, proszę państwa, odbudowuje. Od 6 rano budzę się przeważnie. Jestem na nogach nieraz do 12 w nocy. I zawsze coś robię. Tak. Jestem czynny. Inny człowiek. Nie nudzę się. I nie jestem zmęczony. Chodzi mi o to, że mam chorobę nadciśnienia i chyba mam chore żyły. Tak? I czy mogę stosować cokolwiek z tej książeczki? Bo boli mnie bardzo noga w tętnicach i chyba jakieś sprawy naczyniowe. Czy można stosować coś? Pierwszą pozycję. Prosta sprawa. Rękę się trzyma na krędzi głowy. W książeczce jest opisane wymierzanie. Zapewne sobie pani nabędzie książeczkę. Nie ma problemu. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. Przechodzimy do SMS-ów, które już państwo przysłali do nas. Czy 4-miesięczne niemowlę można leczyć BSM-em? Alergię na mleko ma to dziecko. No tak, oczywiście, że tak. Staramy się trzymać ręce w tak zwanej pozycji piątej. Jeżeli mamy duże dłonie, a mała główka, to trzymajmy na przykład. To chodzi, proszę państwa, o zakrycie ośrodków układu centralnego nerwowego. Prawda? Więc nie musimy nawet tak klasycznie trzymać, jak już, jeżeli ktoś stosuje drugiej osobie, może również inaczej troszeczkę układać te ręce. Na przykład uzdrowiciele często wykorzystują tę metodę, mówią, że mają właściwości, oni nic nie mają, tylko stosują metodę BSM. Bo opis ułożeń dłoni to jest do samoleczenia, głowy nie widzimy, więc musimy sobie tak układać, jak jest opisane. Dziecko możemy troszeczkę inaczej trzymać, chodzi o zakrycie narządów wewnętrznych, które się znajdują tutaj przy uchu. Ale możemy oczywiście też klasycznie trzymać pozycję pierwszą. Pamiętamy, że zdejmujemy metalowe przedmioty i pamiętamy o tym, że no, nie wolno nam brać w tym czasie leków. Poza lekami budulcowymi, to znaczy witaminy, sole mineralne, prawda, należy brać wapno, magnez. Herbata, kawa. Odstawiamy herbatę i kawy, nie można alkohol. I alkoholu tak pić, ponieważ ta metoda usuwa wszelkie zakłócenia, używki, trucizny wszelkiego rodzaju. Kolejne SMS. Ile czasu potrzeba na wyleczenie trzeciego migdału u dziecka 5 lat? Czy w ogóle jest? Trudno mi powiedzieć. Nie mam przypadków, nie znam przynajmniej, czy rzeczywiście ten trzeci migdał tutaj się zlikwiduje, no, ale to będzie pozycja piąta. No. Trzeba to obserwować. No. Na pewno gardło, różnego rodzaju choroby, anginy, możemy spokojnie stosować tę metodę na te choroby. Ta sama osoba pyta w drugim zdaniu, mąż leczy tą metodą zatoki 2 miesiące, ale wciąż ma chrypę. Czy to chrypa, zatoki to troszeczkę co innego jest. Jeszcze jest, proszę państwa, tego typu sprawa, że musimy dosyć dokładnie przyłożyć ręce. Tak jak mówię, trzeba się dostosować do tego, co jest opisane w książce. Pozycja piąta wygląda w ten sposób i nie możemy na przykład rąk za bardzo skręcać w ten, do przodu, prawda? Te ręce powinny mniej więcej tak prosto być ułożone, prawda? One niewiele przekraczają linię przedłużną, bo te ośrodki biegną tak w ten sposób. Tu są ośrodki, które zawiadują rękoma,
i tutaj się kończą teraz przy uchu. Musimy mieć pewność, że na pewno żeśmy zakryli te ośrodki. No zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo dlatego tutaj jesteśmy, że tak jeszcze raz mówię, po pierwsze to ta telewizja utrzymuje się z telefonów i z tych SMS-ów i to już naprawdę żaden wydatek, a dowiadujecie się Państwo bardzo ważnych spraw. Okazuje się, że tą metodą można leczyć choroby dotychczas nieuleczalne, na przykład stwardnienie rozsiane. Już nie tylko poprawiać sobie, prawda, leczyć cały organizm z chorób, które można leczyć medycyna konwencjonalna, ale w sposób niedostateczny. Tutaj, tak jak mówię, nawet takie choroby jak cukrzyca, jak stwardnienie rozsiane, prawda, jak dziecięce porażenie mozgowe, całkowicie wyleczymy. To się po prostu wierzyć nie chce. Ale taka jest prawda. To jest zupełnie... Ja się troszeczkę Państwu nie dziwię, bo Państwo, jeżeli nie znacie metody BSM, to co my opowiadamy, to wydaje się to jakby zupełnie nierzeczywiste. To coś takiego, jakbyśmy byli dziećmi i widzimy, że Słońce się kręci wokół Ziemi, prawda? No, jak tu zrozumieć, że to Ziemia biega wokół Słońca, prawda? No, dopiero jakieś ustalone reguły, które nam przekazują nauczyciele, społeczeństwo, każe nam w to wierzyć, prawda? Tak samo jest tutaj. Tutaj nie ma tych żadnych reguł. To jest wielkie odkrycie. Trudno uwierzyć. Trzymanie ręki, prawda, na głowie nas wyleczy, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leczymy się lekami, te leki nas podobno leczą, leczymy się ziołami, tak. No a jeżeli mamy się w jakiś sposób inny uzdrowić, no to jakaś wiara, prawda? Tu już nie ma żadnej wiary, to już wiara nie ma żadnego znaczenia przy stosowaniu tej metody. Nie trzeba wierzyć. To nasz gość podpowiada. Czy się wierzy, czy się nie wierzy, to pomaga. Praktycznie wszystkie korporacje nie są zainteresowane, żebyśmy tą metodę stosowali i znali, proszę Państwa. No, ale Panie Władysławie, sam Pan przyzna, że czasami trudno w to uwierzyć, skoro Pana książka też się przeleżała na półce rok, czy więcej. No właśnie nie, dlatego. Prawdopodobnie więcej. Nie, to jest zrozumiałe, to jest ludzkie, to normalne, bo jesteśmy przyzwyczajeni od małego do tych pastylek, do zastrzyków, do Bóg wie czego, jakichś leków, prawda? To pokazują na przykład. Od malutkiego jesteśmy przyzwyczajeni. A tutaj nagle panu taką książkę pan bierze i to, że bez lekarz, bez tego. I samym. No, wydaje się to mało prawdopodobne. Ale kiedy patrzy się na ten program i słyszy się... Kolejne osoby, tak. Bo tutaj pisze też, że tam się uleczył, ale to... Można napisać, bierze, można napisać wszystko. Ale tutaj, jeśli na żywo się widzi człowieka, który faktycznie się wyliczył, skoro słyszy się telefony czy SMS-y, które ludzie przesyłają, że na to mi pomogło, na tamto mi pomogło, no to człowiek zaczyna, no jak jemu pomogło, dlaczego mnie nie? Mogę zaryzykować. Dużo nie ryzykuję, bo najwyżej będę brał z powrotem leki i będę się truł. Ale skoro to mi pomogło, ja się dobrze czuję. Jestem bardziej wydajny niż byłem. No to dzięki temu ja tylko podziękować. Ale czy myśli pan, że dzisiaj pan przekona kilka kolejnych osób swoją obecnością? Jest pan pewien? No na pewno. Ja uwierzą jestem panu? Więcej niż przekonany, bo jeśli u mnie w pracy taka pani jest, która bardzo sceptycznie do tego podchodziła i zaczęła stosować i odczuwa coś i mówi, panie Władysławie, ja czuję. To ja się cieszę. To może taka osoba powinna przyjechać jeszcze do programu. Zaprosimy. Czy ona przyjdzie, to ja wątpię. Bo proszę Państwa, ta cała propaganda mediów to jest nastawiona na to, że przynosi zyski korporacjom, które żyją z lecznictwa. I to się okazuje, prawda? Tak. Nawet kość się nie ingeruje, bo to cierpie, nie znika na problem, prawda? Kto będzie cierpiał, prawda? A wierzyć nie trzeba. Monopol na uzdrawianie. Wie pan, jak to jest jeszcze, panie Władysławie, bo ja taki ostrożny jestem. Pana Władysława też można przekonać. Może pan jest naszym znajomym, może pan jest naszym, prawda, rodziną i tak dalej też. Inni mogą widzowie oglądać, mówię zaraz, może. Ja przepraszam bardzo, bo do pana tutaj właśnie dzwoniłem, żeby książki po francusku mi dał. Dwie. I faktycznie te poszły do Belgii. Te dwie książeczki. Nie wiem, czy będą to stosowali, czy nie będą stosowali. Ale próbuje pan. Ale dałem. Ilu znajomym już rozdałem nawet książki. Znaczy kupiłem i dałem, bo to przyjaciele. Jasne. Dowód też takiego, takiej pomocy. Tak, nie, no jako... Bo każdy, kto się... Panie Władysławie, a może...
panowie, zastosuje. Panowie, zaraz wracamy do rozmowy, mamy kolejne połączenie. Ja mam takie pytanie. Mam... jestem, miałam stan zapalny trzustki, teraz znów mam podniesione. Mam w ogóle chorą tarczycę. Tak. Ciśnienie wysokie. No i mam wieńcówkę. No, tak. Czyli jedynka i piątka. Tak. I powinno być wszystko dobrze. Dobrze. I ja na przykład te wszystkie leki to muszę odłożyć? No niestety. Trzeba się zdecydować. Albo bierzemy leki, albo tą metodę. Bo jeżeli połączymy, proszę Państwa, to może nastąpić bardzo poważny rozstój organizmu. Organizm usuwa leki, powstają reakcje chemiczne. Możemy mieć duszności, możemy mieć, no, lepiej nie mówić. Odwrotny nie. skutek. Ale ma pani przykład pana, który nie obawiał się odstawić leków i czuje się dobrze. Zawsze możemy do leków wrócić, proszę państwa. Wstajemy rano i stosujemy metodę i obserwujemy, aha, czy nam to pomaga. A ja już kiedyś właśnie, przepraszam, że przerwę, kiedyś właśnie stosowałam normalnie tą metodę, to już kilka lat temu na nadciśnienie i leki odstawiłam i to mnie nic nie dało. Proszę panią, nie zawsze ciśnienie, jeszcze raz powtarzam, z ciśnieniem jest inaczej. Tutaj wiele pytań tego typu było. Nie zawsze ciśnienie będzie spadać przy początkowym stosowaniu tej metody. Szczególnie, że ludzie się... Jest napisane w książce, stosować ostrożnie, prawda? Kontrolować się u lekarza, prawda? Ale często ludzie się rzucają na tę metodę, stosują kilka razy dziennie. Nie przy ciśnieniu. Przy ciśnieniu można raz, dwa razy dziennie stosować. I przeczeka się na okres, kiedy to ciśnienie jeszcze będzie złe. Dlatego, że żyły są zbyt zawężone, krew chce dobrze, prawidłowo krążyć i nie może. One się czyszczą, ale powolutku. To może się zdarzyć, że dopiero po miesiącu, dwóch, dopiero to ciśnienie się wyrówna. Może być skokowo, prawda? Jak tu może być skokowo, nam, tutaj różnego rodzaju przypadki są. Bądź spadek. Także proszę próbować. Dobrze, dlatego te pytania, bardzo. Które państwo zadajecie, do są bardzo, bardzo dla państwa dziękujemy, ważne. Do widzenia. Tak, tak, panie Piotrze? Jeszcze? No tam u tej pani szczególnie pozycja piąta. Szybciej by pani odczuła skutki stosowania tej metody w pozycji piątej. Mówił pan wcześniej o cukrzycy, między innymi o cukrzycy. Czytam tutaj SMS od pana Tomka. Choruję na cukrzycę insulinozależną od 6 lat. Jak leczyć tą chorobę? No to jest pozycja piąta. Czy można się całkowicie wyleczyć? Czy ma pan jakiś przykład? Mam przykład. Jest pan, który się wyleczył całkowicie. Tylko tak jak pan mówi, no, nie chcę stracić tej renty. No. No tak. Dużo osób się wyleczyło, a nie przyjdą, bo boją się, że... Boją chociaż to jest, się jak lekarz nie wyleczy, no już, proszę państwa, nie przesadzajmy. Lekarze też są ludźmi. Bardzo często zresztą tę metodę stosują, bo do lekarza to jest prosta sprawa. Ja znam wielu lekarzy, którzy tę metodę stosują. Przykro jest, że nie chcą się wypowiadać. Ale mamy jednego lekarza, który tutaj był i to nie jest taki zwykły lekarz, bo to jest doktor nauk medycznych. On właśnie wyleczył sobie układ krążenia, może niektórzy z państwa go widzieli. I on przyjedzie do nas 8, czyli za 2 tygodnie będziemy mieli gościa z powrotem. Pan doktor bardzo chętnie wypowiada się o tej metodzie, o skuteczności tej metody. Jemu to, można powiedzieć, uratowała życia. On jest bardzo oddany tej metodzie. Również poleca swoim pacjentom. Będziemy z nim mogli mieć kontakt. 8 maja, także program będzie bardzo ciekawy. Zapraszamy. Będzie można wtedy zadawać pytania panu doktorowi. Był już u nas w programie w telewizji ITV i tak jak powiedział pan Piotr, sam wyleczył swoje dolegliwości. Tak. Poleca już swoim pacjentom, nie obawia się tego. Jest pierwszym lekarzem, który oficjalnie i przed kamerami mówi o tej metodzie. Także bardzo proszę, zapraszamy na program 8 maja o godzinie 12. Przypominam, nie o godzinie 19, o godzinie 12 w samo południe w telewizji ITV. Tak. Przypomnę numery telefonów, program jest na żywo, a więc zadawajcie pytania, dzwońcie, smsujcie. Jeżeli korzystacie z telefonów stacjonarnych, dzwońcie pod numer 0700 78 88 60. Dla abonentów plus GSM 605 700. To jest... Inna cukrzyca słabsza, ale to jest choroba, która bardzo się rozpowszechniła w nowoczesnym społeczeństwie. Tamten pan chorował 7 lat i on trzymał tylko praktycznie dwa razy dziennie tą pozycję piątą. Panie Tomku, proszę. 7 lat brał insulinę i odstawił.
tej chwili już w ogóle nie bierze. Obserwowała stan cukru we krwi, pomału zmniejszał dawki insuliny. On jest teraz zdrowy. Czyli śledzić poziom cukru tak, i należy zmniejszać dawki insuliny. Hormony, hormony trzeba podawać. Tak jest. W tym przypadku insuliny trzeba brać. Panie Tomku, to była porada dla pana. Kolejny SMS. Czy zmieniono czas emisji programu? Tak, proszę państwa, zmieniono czas emisji programu od zeszłej niedzieli. Będziemy się spotykali w każdą niedzielę, czyli dzień tygodnia bez zmian, ale nie o godzinie 19, tylko w samo południe od 12 do 13 w telewizji ITV Samoleczenie metodą BSM. Przypominam, między godziną 12 a 13 serdecznie zapraszamy. A się będzie z panem doktorem skontaktował. Panie Piotrze, proszę podać, która pozycja na zwyrodnienie kręgosłupa? Pozycja druga. Trzeba pamiętać, że prawa półkula mózgu zawiaduje lewą połową ciała, lewa prawą. W pozycji pierwszej przesuwamy rękę 2 cm w stronę mucha i leczymy kręgosłup, nogę, tułów po przeciwnej połowie ciała niż trzymana ręka. I odwrotnie, lewa ręka, prawa strona kręgosłupa. Kolejny SMS. Stosowałem pozycję drugą na rwę kulszową i bardzo rozbolała mnie głowa. Zastosowałem wtedy pozycję pierwszą i było jeszcze gorzej, więc przerwałam. Proszę o radę. No, jeżeli ból głowy jest bardzo duży przy stosowaniu tej metody, bo jeżeli jest nieduży, prawda, coś tam się dzieje, no to nie ma obaw, ale jeżeli jest bardzo duży, proszę państwa, to trzeba zobaczyć, czy czasami nie ma tętniaka, czy jakieś torbiely, czy coś w głowie nie ma. Trzeba się zapisać na rezonans magnetyczny i nie stosować trzymania dłoni, bo tu można sobie w bardzo poważny sposób zaszkodzić, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zastrzeżeń, które są w książce. Jeżeli ból jest nie tylko w głowie, że ból jest bardzo ostry, nie taki, bo często jest ból na przykład wątroba, jak ktoś leczy, prawda, czy żołądek. On czuje rozgrzanie, pieczenie, mrowienie jakieś, ale może też być i kłucie, ale jeżeli jest bardzo silny, to absolutnie nie można trzymać rąk, proszę państwa. Coś jest wtedy poważniejszego i trzeba konsultować. Jeszcze raz powtarzam, czy chcemy, czy nie chcemy, stosujemy metodę BSM, możemy oglądać telewizję, czytać książki i czy będziemy chcieli, czy nie chcieli, to i tak się będziemy leczyć. Tej zasadzie wykorzystują nasz uzdrowiciel. Zaraz przejdziemy do kolejnych SMS-ów i do rozmowy też z naszym gościem, ale mamy teraz połączenie telefoniczne. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja od czasu do czasu, to znaczy, ale to od czasu do czasu jest tak przynajmniej 2 razy w tygodniu. Nie słyszę. Bez dosłownie żadnej przyczyny spada mi bardzo ciśnienie. Proszę mi powiedzieć, czy to jest jakaś metoda na to? No to jest naciśnienie, jest pozycja pierwsza. Pozycja pierwsza. Pozycja tak. Pierwsza. Wszystko jedno, którą rękę pani trzyma. Rozumiem. Dziękuję ślicznie. I ono się wyrównuje. Jeżeli jest niedociśnienie, to ono się podwyższy. Jeżeli jest naciśnienie, to powinno spaść. Ale nie zawsze, jeszcze raz powtarzam, spadnie, może troszeczkę wzrost. Jeżeli bardzo długo trzymam rękę lub bardzo często. Ciśnienie trzeba uważać. Dziękujemy bardzo pani. Przechodzimy teraz do naszego gościa, który tak właśnie opowiadał bardzo ciekawie na temat swojego przypadku. Ale zapytam panie Władysławie, a co dzisiaj jest z pana sercem? Wszystko dobrze? Nie wiem. Nie zagląda pan? Nie czuję go. Znaczy bije, jestem bije bez pewnie, serca. Tak? Ale nie, no nie bić czuję bije. Go, no bić chyba bije. Mam nadzieję. Czyli to co, co najmniej. Ale 4 miesiące stosowania BSM-u, W maju zadecydowałem pójść na takie kompleksowe badania właśnie wydolności i serca. Jak to jest? Czy coś się zmieniło tam w środku, czy nie? No, ale prawdopodobnie tak, bo ani kłucia żadnego, ani nic. No nic nie odczuwam. Mało tego, zapomniałem o palcu u lewej nogi. On był prawie czarny, ten duży palec. Stosując te metody, on teraz już nie jest czarny. A co, ja się nie wrócił do koloru. Czy też nie wiem, tam mogła być miażdżyca żył. Nie wiem, mógł być duży problem, z czym tak. To jest, jeżeli ale już szczerniał, czarny to, nie jest. To nie było i nie jest krążenia. Czerwony palec, bo tak to i czerwony palec był, a sam paznokieć był czarny. I teraz kolor mogę pokazać. Proszę państwa, wszystko się odbudowuje. Nie wszyscy na przykład oglądali. To pomaga, to jest niesamowite. Poprzednio była pani tutaj, prawda, która miała przykurcz, porażenie nerwu trudzielnego i ona przykurcz miała lewej strony twarzy. Przez 40 lat. Ona biedna, nie mówiła to wszystkiego. Piękna kobieta, prawda?
problemy z mężem, no mogłaby wziąć rozwód, ale prawda mówi, kto by mnie wziął, jak ja tak wyglądałam. I to po 40 latach, proszę Państwa, minęło. Prawda? Nie miała żadnego przykurczu. Zresztą była. Trzymała tylko można... 2 tygodnie czas. Tak jest. Tu się jeszcze raz powtarzam, organizm odbudowuje, likwiduje wszelkie zmiany chorobowe, jakie nastąpiły. Kiedyś tam, nawet przed kilkudziesięciu lat. Ale ja bym chciał jeszcze popytać pana Władysława, bo on tak postępuje, jak bardzo zależy panu Piotrowi, a więc przekazuje to rodzinie, znajomym, przekonuje tak, ja nawet. I, czy ma pan jakiś przypadek? Bo tylko tak się ta metoda rozpowszechnia. Tak, jak panu mówię, sąsiad na przykład z tymi żylakami zaczęły mu się goić, które od paru lat... Rana otwarta była. Ale jak reagują ludzie? Mówią do pana, panie Władysławie, no ja z początku nie bardzo. Z początku nie bardzo. To, pan Władysław jest to musi przejść jakiś proces jednak myślowy. Leżenie książki na półce. Jakiś dystans. Pamiętajmy, proszę państwa, że, pewien, że to jest normalne, bo człowiek nie jest w stanie, tak jak mówiłem, jeśli od urodzenia, od maleńkości jest futrowany tymi lekami różnymi, bo przeziębienie to syropek jakiś taki wymyślny, a przeważnie na antybiotykach jeszcze, no to jemu trudno uwierzyć, że ta książka, że ta metoda BSM coś... Że moje własne dłonie mi pomogą. Co pomogą, że ja sam się wyleczę. Ale przecież to nie tylko to, ale przecież Pan Bóg nam dał tą siłę. Tak. Pan Bóg stworzył to i Pan Bóg nam dał to. A że nie nauczają tego, niektórzy ci, jak oni, nie księża, tylko w zakonach. Zakonicy niektórzy trzymają we Francji, ręce, tak. Bodajże, to są rytuały takie. Francji, w Hiszpanii, w Argentynie. Ale to jest takie coś podświadomie. Zresztą nawet chyba bodajże w Piśmie Świętym też jest powiedziane. Jest, tak, prawda? Że ręce to znaczy, kłaść będą i chorzy będą uzdrowieni. Tak, że Bóg nam to dał. I to wykorzystujmy to. Chciał pan coś powiedzieć jeszcze, panie Piotrze? No tak, oczywiście to jest, że tak powiem, natura się ukrywa, prawda? Wiedza natury nie jest, chociaż jest widoczna, obserwujemy, żyjemy w naturze, nigdy nie zawsze możemy do tej wiedzy dotrzeć. A jak się mówi, no, najciemniej jest pod latarnią. No, kto by tam pomyślał, że trzymanie ręki, prawda, mnie uzdrowi, tak jak pan mówi, my jesteśmy nam wmówiono, że możemy się tylko wyleczyć lekami. Najlepiej cały czas, zresztą teraz idą reklamy, albo nam pokazują jakiegoś uzdrowiciela, prawda, który uzdrawia, no, ale że my sami, to nie, nikt, cała ta cywilizacja nasza, która jest oparta na wartości pieniędzy, nie chce tego, prawda. Cały ten biznes farmaceutyczny będzie miał tutaj olbrzymi problem, jeżeli ta metoda się rozpowszechni, prawda. Oczywiście zyski są olbrzymie, bo pan przecież teraz nie wydaje w ogóle na leki. Olbrzymie są oszczędności, ale proszę zauważyć, co się dzieje. W Polsce, proszę państwa, zdrowotność się poprawiła. To Główny Urząd Statystyczny to wykazuje. I w ogóle się o tym nie mówi, tak jakby tak tego nie było. Te kolejki, proszę państwa, to bardzo często są sztuczne, prawda? Stworzone, żeby wziąć jakieś pieniądze, jakąś łapówkę, prawda? Za to, że się gdzieś dostaniemy. A tu możemy się sami leczyć za darmo. I dlatego ta metoda się na tej zasadzie tylko w tej chwili rozpowszechnia. No, jest ta audycja, dzięki Bogu, prawda? Tak. Ale jest też tak, że te osoby, jest ich bardzo dużo wyleczonych i do mi mówią wszystko. Byłoby to wspaniale, panowie, żeby to Ministerstwo Zdrowia wzięło pod uwagę, które ma bez przerwy deficyt w narodowym funduszu zdrowia. Panowie, ale są to dyskusje. Nie, ale co, słuchajcie, byłyby pieniądze na co inne. Są olbrzymie oszczędności na skutek stosowania tej metody, bo bardzo dużo ludzi już nie kupuje leków. Ale co się dzieje? Państwo pozwala korporacjom medycznym zawyżać ceny leków. W Polsce są leki najdroższe w Europie. Tak, bo jak mniej się sprzedaje, to większe ceny robią. Mamy teraz widza, który już zadzwonił do nas i czeka, panowie, także dajmy mu zadać pytanie. Halo, słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja troszeczkę głośniej, jakby pan mógł. Dzień dobry, ja mam zapalenie błony śluzowej żołądka oraz zapalenie przełyku. Tak. Postawiłem teraz leki i chciałem się zapytać, które pozycje. Piąta pozycja. I na pewno książkę pan ma też. No, no nie mam jeszcze książki. No to dopiero drugi raz. Pozycja piąta. Pozycja piąta. Tak, może pan już trzymać i odchyli pan uszy, jeżeli panu krawędzie dłoni nachodzą na uszy, trzeba je odchylić. Dobrze. Żeby przylegały do głowy dłonie, a nie do... I trzymamy swobodnie. I pan sobie już może oglądać i powinien się pan lepiej poczuć nawet przez te kilkanaście minut. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Życzę zdrowia.
Wszystkiego dobrego nawzajem. My również panu życzymy zdrowia, dziękujemy za telefon, do widzenia. Mam ciekawy tutaj SMS teraz, panie Piotrze, bo to naprawdę pierwszy raz się spotykam. Mam kawałek brody z silikonu, zabieg upiększający. Boję się, żeby się nie odkleiła. Proszę o odpowiedź na wizji. No tak, tak, bo tu jest jeszcze następne zastrzeżenie, że nie można mieć ciała obcych w organizmie. Czy organizm to będzie odrzucał? Może odrzucić, ale może też lepiej zarosnąć. To tutaj muszę pani czy panu powiedzieć, że no, to pani, tak. Na zasadzie prób i błędów. No, trudno mi powiedzieć. I pewnego ryzyka jednak. No nie ma takiego ryzyka, bo gorzej byłoby, gdyby to było w narządach wewnętrznych, prawda, gdzieś tam. Ale głównie należy się obawiać tych przedmiotów, które są jakby luzem, nie na stałe zamocowane. Może pani spróbować, nie wiem. Bo tak, wiadomo, blizny pooperacyjne również będą zarastać, będą się wypełniać i pomału zanikać też. Też tak jest. Czy można tą metodą leczyć męską bezpłodność? Męską bezpłodność. Pozycja piąta. Ta potencje w ogóle, tak? I problemy z bezpłodnością to jest pozycja piąta. Jaką pozycję zastosować przy nadczynności tarczycy? Też pozycja piąta. Też pozycja piąta. Bywają guzy na tarczycy, to wówczas poza piątą druga pozycja. Proszę państwa, proszę teraz słuchać treść tego SMS-a. Panie Piotrze, pan oczywiście jak zwykle uważnie słucha. Od 2,5 miesięcy przykładam ręce w pozycji pierwszej. Leczę nerwicę i bardzo obniżyło mi się ciśnienie. 97/57. Jest za niskie. Czy to jest prawidłowa reakcja? To jest to, co pan dzisiaj mówił, że wiele dziwnych zjawisk się pojawia. Ale przy nerwicy to korzystnie, że spadło ciśnienie, bo ten ktoś się już tak... Tak, ale tutaj chodzi o to, że może też ciśnienie spaść. Chodzi o to, że niektóre osoby prowadzą bardzo wyczerpujące życie, mają nieprzespane noce, ten organizm jest zmęczony. On musi w jakiś sposób wypocząć, więc często ogarnia nas senność na przykład. Musimy się wyspać, prawda? Dobrze wtedy ograniczyć się trochę w pracy. Dobrze stosować tę metodę, jeżeli takie rzeczy się dzieją, gdzieś wziąć urlop, żeby odpocząć. I on się pomału później odbudowuje. Dojdzie do takiego poziomu, gdzie będzie wypoczywał organizm i będzie się pomału odbudowywał. Ale to jest od razu porada dla tej osoby? Dalej trzeba stosować pozycję pierwszą, tak, tak. Czyli to, że się obniżyło tak ciśnienie? No i tutaj jest też ta pani, na pewno nerwica również tutaj mija. I też jest bardzo dużo osób, które sobie nerwice wyleczyły. I tu jeszcze jest apel do państwa. Proszę państwa, no, jak się wyleczyliście, zapłacicie tylko 14 zł, prawda? Zadzwońcie chociaż, tutaj 4 zł kosztuje, nie wiem, SMS, prawda? Można zadzwonić, powiedzieć, powiedzcie, że wam się poprawiło. Tak, na takie informacje też czekamy, też proszę ważne. Państwa, i chcemy je przekazać, tak jak pan Władysław zauważył, jako widz jeszcze, prawda, i osoba, która nie stosowała metody, że przekonała właśnie i pana Władysława, obecność tutaj osób, to, że czytamy SMS-y od was przesyłane, że to działa. To działa i na jakie przypadki? To też jest studium przypadków dla pana Piotra, który chce znać te przypadki i przekazywać w przyszłości. Być może wasze przypadki po kontakcie z wami ukażą się w kolejnych edycjach książki, gdzie dobrze by było je poznać jeszcze lepiej. Jest też możliwość. No są różnego rodzaju. No, bardzo dużo jest, tak jak pan tu zauważył, rencistów, którzy wyleczyli się z poważnych schorzeń. Tak. Dostali rentę i teraz boją się utracić, bo jest bezrobocie. Ale nie obawajmy się tego. Bardzo dużo osób tutaj już było, też mają rentę. Jeżeli medycyna nie wyleczyła, to lekarz nie będzie robił problemu później. Panie Piotrze, mamy coraz więcej SMS-ów. Pozycja na marskość wątroby po przebytej żółtaczce. Mhm. Marskość wątroby, to jest pan na płytce, który wyleczył marskość wątroby w pozycji piątej. To się wątroba zupełnie odbudowała. A tu przypomnę, jest płytka dodana. Jest wiele chorób nieuleczalnych pokazanych. Są osoby, na przykład pan, który był skazany na ucięcie nóg, przemiarzy czy żeby, ale jest też pan, który na płytce, na filmie, któremu lekarz dawał 2 miesiące tylko życia, a on już żyje, prawda, kilka lat. Jaką pozycję stosować na bóle głowy? Bóle głowy powstają zwykle ze złego krążenia lub ciśnienia i wtedy trzymamy pozycję pierwszą.
Natomiast bywa tak, że są tak zwane migrenowe bóle głowy, nie wiemy jaka jest przyczyna, ciśnienie, krążenie jest dobre, to wówczas może być to przyczyna zła praca narządów wewnętrznych, szczególnie w przypadku kobiet i to będzie pozycja piąta. Pozycja piąta. A jeżeli się nasilają? Jeżeli się nasilają bóle głowy, tak, to może być problem, bo może tam być jakiś, coś się dziać, tak. No może być tętniak na przykład, ale to tylko wtedy, jak się nasila. Proszę Państwa, to już była uwaga naszego gościa, pana Władysława Czepczyka, który właśnie już też z doświadczenia, bardzo dobrze, czyli właśnie warto przypomnieć, że są te przeciwwskazania i dlatego pan Piotr tak gorąco zachęca Państwa do zakupu tej książki, bowiem tam to jest właśnie opisane, to co powiedział, podpowiedział teraz pan Władysław, przypomniał właściwie, że jeżeli są tętniaki, to trzeba sprawdzić, bo jeżeli boli głowa, to może być to też przyczyna tego, że może się wydarzyć. No może ktoś nie wiedzieć, no ale proszę Państwa, no, wypijemy kawę i możemy, prawda, mieć też problem. Mieć takie też, bo się ciśnienie jest większe. Tak, no. Więc tutaj trudno, żeby każdy szedł i robił sobie badania na rezonansie magnetycznym, które są drogie. Po prostu jeżeli jest jakiś ostry ból głowy, prawda, to lepiej wtedy wzrasta, to wtedy można i nie stosować BSM-u. Mamy teraz kolejne połączenie. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panów, ja mam takie pytanko. Jestem po resekcji płuca prawego. Mhm. Płuco to mam podwieszone na takim łańcuszku metalowym w górę, podciągnięte. Czy pan tu mówił, że metalowe rzeczy, wszystkie trzeba, nie mogą być na człowieku czy w człowieku. Czy bo organizm może odrzucić to. Nie będzie przeszkadzać? Wie pan, nie wiem. Halo? Jak pan, nie wiem i trudno mi panu zalecać tą metodę, bo nie wiem jak się organizm zachowa, czy będzie odrzucał ten łańcuszek, czy on go sobie przyswoi. Czy zarośnie. Naprawdę nie wiem, no, jak państwo wiecie, no, ta metoda powinna być zbadana, przynajmniej klinicznie. Bo to już jest dłuższy okres, ponad 30 lat już mam to, także... No tak. Nie wiadomo. Czy to... Tak. Drogą eksperymentu spróbować. No, jeżeli będzie pan odczuwał jakieś bóle, to na pewno nie może pan stosować tej metody. Ale tak naprawdę to z całą pewnością nie mogę panu... Może się nie rozumiemy. Mnie nie chodzi o to, żeby tam leczyć płuco, tylko na przykład chciałem zastosować naciśnienie i druga sprawa nerwicowe, serce. Mam bez przerwy jakieś kłopoty. No to pozycję pierwszą to już prędzej, bo to nie będzie takie silnego uderzenia i działania, jak byłoby przy pozycji piątej. Gdzie leczymy właśnie płuca, gdzie też zapalenie płuc na przykład dużo osób wyleczyło, mimo że lekami nie mogło się wyleczyć. Czyli tej pozycji nie. Tej pozycji nie, natomiast pierwszą pozycję pan może trzymać, tylko musi pan obserwować, czy coś się tam nie dzieje. Jeżeli będzie pan odczuwał w tym miejscu jakieś kucia, jakieś bóle, to niech pan nie stosuje. Na tej zasadzie. Dobrze, dziękuję. To się nie stanie bardzo. Nic od razu, ale... Dziękujemy bardzo, do widzenia. Pozycja pierwsza dla pana. Czyli pozycja pierwsza. Czy można leczyć, czytam kolejnego SMS-a, krótkowzroczność, astygmatyzm, która pozycja? No jak najbardziej, no, proszę państwa, tutaj ten program już prowadzimy, daj Boże, ósmy miesiąc, tak jak mówiliśmy. Tu było bardzo wiele osób i tutaj na przykład była osoba, która miała zaćmę, pani, okay. Prawda? Interesa, miała zaćmę i ta zaćma jej zeszła, poprawiły się osoby wzroku. Astygmatyzm jak najbardziej, to bardzo dużo osób wyleczyło astygmatyzm. To jest tylko pozycja ósma, to z tyłu się trzyma rękę, tam są ośrodki wzroku i koniec. I sobie możemy, prawda, rozmawiać, pracować. Nie będzie to przeszkadzało w leczeniu. Czy panie Piotrze, też to może dotyczyć kolejnego SMS-a? Miałem uraz siatkówki oka, w wyniku tego urazu mam słabe widzenie lewego oka. Czy to też pozycja ósma? Też pozycja ósma powinna być. Narządy zewnętrzne oka, czasami pozycji piątej. Większość zezów pozycji ósmej. Kolejny SMS. Po urodzeniu dziecka zachorowałam na zapalenie przydatków. Czy jak to leczyć? Pozycję piątą wtedy trzeba trzymać. No. O. Panowie, pozostało nam niewiele czasu do końca. Chciałbym prosić pana Władysława Czepczyka, który dzisiaj tak ładnie zachęcał państwa do stosowania tej metody. Opowiadał o swoim przypadku, który był bardzo trudny. Śmierć kliniczna to
przepraszam, że mówię tylko tymi słowami, bardzo trudne, ale to jest niesamowity przypadek. W dwóch zdaniach, jak by pan zachęcił widzów, żeby spróbowali, żeby stosowali metodę BSM? Sprawdzili. Po prostu, żeby uwierzyli w to, a czy uwierzą, czy nie, żeby spróbowali. Sprawdzili. Żeby spróbowali. Niektóre schorzenia, które człowiek ma, nie wymagają lekarstw, brania lekarstw, powiedzmy, na godzinę i codziennie. Odpuśćmy sobie dzień, dwa, trzy dni. Przykładajmy dłoń. I przykładajmy tę dłoń maksymalnie, ile mamy czasu w ciągu dnia. Pierwszy raz co najmniej pół godziny. To jest taki kanon. Absolutnie trzeba pół godziny, kiedy pierwszy raz się robi. Drugie razy to już można po 20 minut. Trzymasz po 15, 20. No chwilę, kiedy ma się czas. Jak teraz rozmawiam z państwem, też jedynkę mam i ona mnie nie przeszkadza. Ręka zdrętwieje, to nie szkodzi. Odcząknąć to nie znaczy, że przerwało się leczenie. Nie. I się dalej to trzyma. I tą pół godziny, jeżeli przejdzie. Spróbować po prostu. Spróbować. Wierzyć nie trzeba. Bo później się po prostu uwierzy, prawda? Bo po prostu samopoczucie państwa po stosowaniu tego, po prostu organizm państwa uwierzy. Zmusi państwa do uwierzenia. Super. Panie Władysławie, jestem przekonany, że pan przekonał dzisiaj kolejne osoby do tego, żeby stosowały metodę samoleczenia metodą BSM. Dziękuję panom za przybycie do studia. Przypominam, samoleczenie metodą BSM w telewizji ITV w każdą niedzielę o godzinie 12. Zapraszam na godzinny program na żywo w telewizji ITV. A przypomnę, że 8 maja, tak panie Piotrze, mamy gościa, ponownie lekarz z trzema specjalizacjami na temat BSM-u 8 maja w telewizji ITV.